Chodzimy do sprawie ogródka Jordanowskiego przy ulicy Projekt zarządu w sprawie projektu budowy ogródka Jordanowskiego przy ulicy Popiełuszki w Krakowie. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie projekt budowy ogródka Jordanowskiego przy ulicy Popiełuszki w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. A czy ja bym dodał na tyle, że budowa ogródka Jordanowskiego na wyżej wymienionym terenie jest długo oczekiwana przez mieszkańców? Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Tak, to jest między przychodnią a dworem Czeczów. Bardzo ładny jest ten projekt. Tak ukośnie biegnie taka ścieżka brukowana tam jakąś kostką czy innymi płytkami. Dość dużo zieleni i takie trzy enklawy. To taki mały park będzie. Jedna dla takich całkiem malutkich dzieci, tam tylko jakaś piaskownica, coś tam. Druga taka dla troszkę większych, trzecia dla takiej powiedzmy młodzieży. No i miejmy nadzieję, że to będzie wreszcie zrealizowane. Ojej, albo jeszcze dłużej. Proszę mi powiedzieć, do czemu jest to projekt zarządu, a nie projekt komisji? Już odpowiem, bo ponieważ pan, który przyszedł, już odpowiem. Projektant, który przyszedł w piątek, nie ukrywam, że zależy też nam na czasie, żeby ten projekt był w miarę szybko złożony, ponieważ jest wymagana konserwatora zabytków i złożył pismo po komisji ochrony środowiska. Nie było tego na komisji ochrony środowiska, bo była we wtorek, a ten pan był bodajże w czwartek. A złożył tu pismo oficjalne z prośbą o wejście na stanowisko, temu, że nie będziemy wstrzymać, tym bardziej, że będzie utrzymał, będzie musiał mieć zgodę. To jest to, co najpierw opowiadał pan, że zrobi za darmo projekt, potem... Tak. Dobrze, głosujemy. To jest za przyjęciem. Miejmy nadzieję, że to w tym roku... Jednogłośnie stwierdzam, że Rada przyjęła projekt.